Romowie są grupą dobrze znaną, a jednocześnie bardzo mało znaną. Może najpierw słów kilka o samej nazwie, o samym terminie. Otóż w dzisiejszym świecie nauki przyjęło się używać określenia Romowie, a w życiu codziennym raczej znamy termin cyganie. Jakim terminem powinniśmy się posługiwać? No, wielokrotnie mnie o to pytano, wielokrotnie spierano się o to w mojej obecności i na łamach prasy, i też w rozmowach prywatnych. Stykałam się z sporami na temat właściwości użycia słowa Rom i słowa cygan. No, mogą być dwa podejścia tutaj. Jedno podejście arbitralne, podejście uczonych, którzy z jakichś przyczyn uznają kryterium etnonimu własnego za właściwe. To znaczy, przyjmujemy nazwę własną tej społeczności, tej grupy etnicznej, o której mówimy. I wtedy mówimy w każdym języku, używamy słowa Rom. Jak na to patrzą sami Romowie? Otóż sami Romowie mają podzielone opinie. Dla niektórych z nich słowo cygan jest słowem naturalnym, tylko jest słowem używanym w języku polskim. Otóż o Romach mówią Romowie. Rom jest słowem romskim, natomiast cygan jest dokładnym odpowiednikiem w języku polskim. To jest część Romów, z którymi się stykałam. Taka jest opinia części Romów. Dla innych słowo cygan już samo w sobie niesie ocenę i niesie bardzo nieprzyjemne treści. Mianowicie w języku potocznym, oczywiście w języku polskim na przykład, cygan kojarzy się z takimi czasownikami jak cyganić, jak ocyganić. Mówi się, jeszcze są takie różne przysłowia, mówi się cygańskie poty, cygańskie wesele, wystarczy jak na cygańskie wesele, prawda? Mówi się raz cygan przeszedł przez wieś. Różne są przysłowia i frazeologiczne określenia, w których ta cygańskość występuje w bardzo negatywnym sensie, w bardzo negatywnym znaczeniu, z negatywnymi skojarzeniami. I sami Romowie też często to podkreślają, że cygan to taki, co tam cygani. Więc lepiej, żebyśmy używali słowa innego, słowa neutralnego. W tej chwili w nauce przyjęło się używanie słowa Rom, aczkolwiek jest to niezbyt też wygodne. Dlaczego? Dlatego, że nie wszyscy Romowie siebie klasyfikują przy użyciu tej nazwy. Jest to autoetnonim czy endoetnonim, prawda? Czyli określenie własne tej grupy, ale nie wszystkich Romów, nie wszyscy Romowie, nie cała grupa zbiorowości, które my określamy wspólnym mianem i o których ja chciałabym tutaj mówić jako o Romach, określają siebie nazwą Rom. Są na przykład Sinti, niemieccy Romowie, jakbyśmy powiedzieli. Oni by się oburzyli, nie jesteśmy Romowie, tylko jesteśmy Sinti. Czy Manusze z Francji. Nie chcą o sobie mówić jako Romowie. No więc to ma praktyczny swój wymiar i w nazwach organizacji na przykład, czy stowarzyszeń, czy zjazdów, kongresów. Czasem ukazują się takie dwie nazwy obok siebie. Roma und Sinti na przykład w Göttingen. Tak kongres nazwano ostatecznie. W każdym razie nie jest to takie proste. Z nazwą też wiążą się tutaj oczywiście jakieś ideologiczne względy i w tej chwili ktoś, kto używa słowa cygan, jednak troszeczkę mija się z poprawnością polityczną. Wydaje mi się, że mimo tych wszystkich zawirowań, o których przed chwilą mówiłam, tych znaczeniowych, bezpieczniej jest mówić, używać słowa Rom. Tyle, to bardzo dużo na wstępie o samym pojęciu, ale myślę, że wchodzimy tym samym w meritum, bo już mówiliśmy tutaj o skojarzeniach, o stereotypach, a może na początek powiedziałabym kilka słów o niezwykłej
wyjątkowości tej zbiorowości. Otóż Romowie mają kilka cech, wykazują kilka cech społeczności zupełnie niezwykłej. Wydaje się, że zupełnie niepowtarzalnej. Że są to cechy niepowtarzalne, że są to cechy unikatowe. Jedną z tych cech jest to, że Romowie żyją właściwie wszędzie. Gdziekolwiek się na świecie obracałam, w jakimkolwiek kraju byłam, nigdzie mi nie powiedziano, że tu nigdy nie było Romów, albo tu nigdy Romowie nie zawitali. Spotykaliśmy Romów i na południu Europy w Grecji, czy we Włoszech, spotykaliśmy w Hiszpanii, spotykaliśmy też daleko na Syberii, w Irkucku, na przykład też w Ułan-Udę, w Autonomicznej Republice Buriacji. Mówiono mi, że w Chinach, chociaż sama nie spotkałam, ale że też Romowie żyją. No, jedyne miejsce, gdzie Romów nie spotkałam, to była Kamczatka i ta skrajna północ. No i dlaczego tak jest, to może się okaże z dalszego wywodu. W każdym razie Romowie wszędzie są mniejszością. Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie Romowie żyliby w większości. Dotyczy to zarówno poziomu lokalnego, poziomu lokalnych zbiorowości, jak i poziomu regionu, jak i poziomu państw. W Polsce Romów jest 20 kilka, może 30 tysięcy. Dokładnie też tych liczb nie znamy. W spisie powszechnym, nie pamiętam, chyba 13 tysięcy osób zadeklarowało narodowość romską. No ale oczywiście to są zaniżone liczby, tak jak większość liczb dotyczących mniejszości w Polsce. W innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie prowadziłam ze swoim zespołem badawczym badania na temat współczesnej sytuacji Romów, te odsetki są dużo większe. No jeśli określić wielkość populacji polskiej na około 39 milionów, no to te niecałe 30 tysięcy to jest znikomy odsetek, ale jeśli spojrzeć na populację Czech, a zwłaszcza Słowacji, a może w jeszcze większym stopniu Rumunii, to trudno tutaj dokładnie ustalić, to okazuje się, że te odsetki są bardzo znaczne, mimo że jest to nadal mniejszość, ale już nie mniejszość malusieńka, znikoma. Bo na przykład dla Rumunii podaje się liczbę od 500 tysięcy do 2 milionów. Niektórzy nawet twierdzą, że więcej niż 2 miliony obywateli rumuńskich, Rumunii, to są Romowie. Więc w tych krajach oczywiście ten stanowią problem społeczny o innej skali, ale jakościowo on się nie różni, tylko ilościowo się różni od problemu, jaki stanowią w takim kraju jak Polska. Są mniejszością i nigdzie nie stworzyli takiej zbiorowości, która by stworzyła jakąś autonomię. Nigdzie nie posiadają jakiegoś centrum, jakiegoś ośrodka, z którego promieniowałaby na przykład władza, którego promieniowałaby kultura romska. Właściwie można by powiedzieć, że są to luźne zbiorowości powiązane jakąś więzią. Zaraz powiem jaką. Nie jest to na pewno więź terytorialna, ponieważ Romowie nie są związani z terytorium. Oczywiście przybyli z jakiegoś mniej lub bardziej wyraźnego, to są spory toczone ciągle, terytorium prawdopodobnie w północnych Indiach. Wywędrowali w różnych kierunkach, w kierunku zachodnim przede wszystkim i tak stopniowo rozprzestrzenili się, a potem kiedy środki transportu na to pozwalały i teraz kiedy one są w ogóle no, bardzo już spopularyzowane, Romowie właściwie mieszkają wszędzie, żyją wszędzie i nie są związani z żadnym określonym miejscem. Czy są grupą etniczną, czy są narodem, jak zaklasyfikować Romów, to też jest sprawa dosyć delikatna. Niektórzy mówią, że określają
Romów jako naród transnacjonalny. Tak jeden z romskich liderów, pan Stanisław Stankiewicz, mówi o Romach, że właśnie oni są takim specyficznym narodem, narodem transnacjonalnym, czyli przekraczającym wszelkie granice, żyjącym poza jakimś określonym terytorium, a można powiedzieć na wszystkich terytoriach. No, w Europie mówi się o tym, że Romowie są wprawdzie mniejszością w każdym kraju, mniejszą lub większą, ale zawsze mniejszością, w sumie stanowią największą mniejszość europejską. Są więc takimi, można by powiedzieć, Europejczykami opozycji mniejszościowej, bardzo, bardzo ważnymi. Kilka słów może o dalszych elementach specyfiki kultury romskiej. Mówiłam, że są niezwiązani z terytorium. Oczywiście nie terytorium, nie więź terytorialna jest podstawą istnienia tego społeczeństwa. Są inne kryteria i inne powody do tego, żeby Romowie odczuwali swoją tożsamość, poznawali siebie, rozumieli siebie wzajemnie i na płaszczyźnie językowej, i na płaszczyźnie kulturowej. Jest to właśnie pewna wspólnota kulturowa. Wspólnota kulturowa bardzo głęboka i bardzo trwała. Bardzo trwała, bo przetrwała ona w warunkach bardzo różnorodnych kontaktów. Romowie wędrując stykali się z różnymi kulturami, a wędrowali ciągle i wędrują nadal. W Polsce w 1963 roku ostatecznie zniesiono możliwości koczowania. To były czasy, kiedy od lat 50. podjęto program produktywizacji Romów jako grupy takiej aspołecznej. No, aspołecznej to jeszcze naziści mówili, prawda, że jest to grupa aspołeczna i na tej podstawie eksterminacji podlegali Romowie. To jest osobny temat, ogromny temat, którego w tej chwili nie chciałabym poruszać, bo on zasługuje na szczególną uwagę i myślę, że w takim krótkim wystąpieniu nie można o nim powiedzieć wszystkiego. Ale polskie władze komunistyczne, tak zresztą jak we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, starały się Romów osiedlić, przymusowo oczywiście osiedlić, ale bardzo duża część Romów, tych Romów, którzy byli uporczywie związani z własną kulturą, koczowała jeszcze do lat 70. Ponosili kary, często trafiali do więzienia, płacili grzywny, ale jednak koczowali, wędrowali. W takich krajach Europy Zachodniej, jak na przykład Francja, do tej pory koczują i do tej pory wymyśla się różne sposoby, żeby tym koczującym Romom zapewnić różne elementy potrzebne dla funkcjonowania w społeczeństwie, na przykład szkoły na kółkach dla dzieci romskich. W Polsce Romowie dzielą się na, można powiedzieć, dwie zasadnicze grupy. Tak siebie dzielą. Dla nich taki podział jest istotny. To jest podział na tych Romów, którzy są od dawna osiadli i którzy mieszkają w południowej Polsce. To jest grupa określana mianem Bergitka Roma albo Cyganie Karpaccy, Romowie Karpaccy. I kilka grup, które były zawsze nomadyczne i do ostatniej chwili były nomadyczne. To są grupy określane jako Polska Roma, jako Kełderasze i Lowarowie. Oni między sobą bardzo dobrze się rozpoznają, natomiast dla zewnętrznego obserwatora są z trudem rozpoznawalni. Natomiast sami bardzo starannie, zawsze przy spotkaniach, ustalają swoje pochodzenie. No, trzeba tu powiedzieć, że struktura tej zbiorowości Romów jest bardzo hierarchiczna. To trzeba podkreślić, że między sobą mają hierarchię społeczności lokalnych, ustaloną hierarchię grup rodowych i ustaloną hierarchię grup, które bym określiła jako plemienne. W
tej hierarchii najniżej stoją, już dawno osiadli, a tak prawdę powiedziawszy osiedleni siłą w XVIII wieku. Na terenie Austro-Węgier, Romowie, którzy mieszkają właśnie w południowej Polsce, a dużo wyższą pozycję, można powiedzieć kastowo wyższą pozycję endogamiczną, niechętnie się w małżeństwa mieszane z tamtą grupą niższą wdających, a Polska Roma, Kełderaszów i Ilowarów, tych koczowniczych Romów, którzy zachowali i w swoim odczuciu przechowali tradycję romską. Specyfika społeczności romskiej polega na bardzo swoistym sposobie przeprowadzania kontroli społecznej. Mechanizmy kontroli społecznej u Romów są związane przede wszystkim z ich strukturami krewniaczymi. Jest to społeczeństwo rodowe, par excellence rodowe, bardzo archaiczne w strukturze, w którym więzi rodowe, więzi krewniacze wynikające z przynależności do określonych rodzin, rodów, są najważniejsze. Wyznaczają miejsce człowieka, status człowieka w społeczności. Tak jak powiedziałam, kiedy Romowie się spotykają ze sobą, a nie znają się jeszcze osobiście, zawsze ustalają, z jakiego rodu pochodzą, kto był dziadkiem, kto był pradziadkiem. No tu jest bardzo wyraźna patrylinearność. To jest społeczeństwo patrylinearne, a więc przynależność do rodu i całe dziedziczenie odbywa się w linii męskiej, a więc mężczyzna ma pozycję szczególnie ważną. Pozycja kobiety jest ex definitione dużo niższa i od kobiety oczekuje się podległości w stosunku do mężczyzny. No to jest też jedna z poważnych przeszkód zawierania związków małżeńskich z niecyganami, z nieromami. Kiedy mówimy o specyfice kontroli społecznej, to trzeba też powiedzieć o związkach międzypokoleniowych. Są to więzy podstawowe, więzy elementarne. Podległość dzieci wobec rodziców jest, można powiedzieć, stuprocentowa. To rodzice ustalają współmałżonka dla córki, współmałżonkę dla syna. I często tak bywa, że 15-letni chłopiec dobrze wie, że gdzieś tam we Wrocławiu, w Gdańsku, a może w Berlinie albo w Hamburgu rośnie i dojrzewa do wieku dorosłego, do wieku małżeńskiego, jako narzeczona, która ma w tej chwili 11 lat, której nigdy w życiu na oczy nie widział, ale zobaczy ją na ślubie. I to wystarczy. Przyjmuje to ów 15-letni chłopiec jako coś naturalnego, mimo że podoba mu się ktoś inny, mimo że nawet podoba mu się dziewczyna Polka. Mimo że może chętnie by ożenił się z tą Polką, ale przyjmuje jako coś absolutnie oczywistego, że podda się woli rodziny. Także te więzi krewniacze i więzi rodowe są podstawą istnienia wszelkich więzi społecznych. Powiedziałabym, że to jest społeczeństwo, w którym cała kultura przekazywana jest w ten sposób. Ponieważ do niedawna ta kultura była pozbawiona przekazu pisemnego. Była przekazywana wyłącznie ustnie, na drodze ustnej. Przekaz międzypokoleniowy był podstawowym, a może nawet jedynym sposobem przekazu kultury. Gdyby nie trzymać się ściśle tego przekazu, ta kultura by zaginęła. Tak zresztą, jak się dzieje w wielu społeczeństwach, które bada antropologia społeczna wśród społeczeństw niepiśmiennych. To jest to trzymanie się, ten konserwatyzm czy tradycjonalizm wraz z przekazem rodzinnym, to jest podstawowy mechanizm zachowania jakiejkolwiek kultury. Bo wszystko jest przeciwko tej kulturze. W przypadku Romów przeciwko ich kulturze było zanurzenie Romów w każdych czasach i w każdym kraju
i w każdych okolicznościach w morzu obcym. Byli zawsze obcy. Co więcej, różnice kulturowe dzielące ich społeczność od społeczności, w której byli zanurzeni, były zawsze ogromne i nadal są ogromne. Ja bym powiedziała, że wśród naszych polskich mniejszości mamy ich 13. Romowie są jedną z 13 mniejszości uznanych za mniejszość etniczną czy narodową w Polsce. Jest to zbiorowość najbardziej odrębna i najbardziej ciągle utrzymująca tę odrębność. I być może właśnie dlatego stanowiąca pewien problem społeczny, stwarzająca ogromny społeczny problem, z którym nie zawsze sobie i władze lokalne, i społeczności lokalne radzą. Moje badania na południu Polski wśród Birgitka Roma wskazują, że Romowie są traktowani tam zarówno jako swoi, jak i jako obcy. Jest to bardzo dziwna, bardzo osobliwa ambiwalencja. Ponieważ mieszkają w osadach koło wsi, takich jak Czarny Dunajec, jak Czarna Góra, jak Ochotnica Górna, jak Limanowa, dokładnie Łososina Górna, mieszkają zawsze w bliskości, tuż koło nie Romów. Stykają ciągle z nieromami. Stykają się w sensie dosłownym, bo kupują w tych samych sklepach, jeżdżą tymi samymi autobusami, ich dzieci chodzą do tych samych szkół, w kawiarniach, prawda, zasiadają przy tych samych stolikach, a jednak są niesłychanie izolowanymi zbiorowościami. I kiedy ja pytałam o to, no, gdyby się na przykład zdarzyła taka sytuacja, że pożar strawi jakąś część osiedla romskiego. Pytałam o to w Ochotnicy kilka miesięcy po tym, jak się zdarzył w takiej małym przysiłku studzionki, zdarzył się taki wypadek, że właśnie taki pożar spalił piękny dom. I wtedy wszyscy się we wsi złożyli na odbudowanie tego domu i ci ludzie odbudowali sobie właściwie jeszcze ładniejszy dom. Więc to było takie pytanie nieabstrakcyjne. Pytałam, a co by tutaj zrobili sąsiedzi Romów? Co by tutaj zrobili mieszkańcy, ochotnicy? I odpowiadaliby, no cóż, no jakby się spalili, lepiej żeby się stąd wynieśli. Ale myślę, że ksiądz by na kazaniu powiedział, że mamy się zbierać, to byśmy zbierali te pieniądze. Kiedy pytałam właśnie o podobieństwa i różnice, miejscowi ludzie mówili, oni są tak inni, oni są tak odmienni, oni są tak różni od nas, oni tak chodzą własnymi drogami, że za nimi się nie trafi. Oni mają swoje życie, my mamy swoje życie, ale żyjemy obok siebie. Ich się nie wyrzuca. Aczkolwiek wszyscy właściwie przyjęliby z ulgą, włącznie myślę z władzami, nawet nie myślę, tylko mam podstawy tak myśleć, bo mam pewne wypowiedzi dosłowne, z władzami lokalnymi, które oczekiwałyby tego, że może nastąpi jakiś taki moment, kiedy Romowie znikną z tej gminy,